Dzisiejszy odcinek zaczniemy od zgaszenia światła. Dzień dobry, kopuć. No, zaskoczyłaś mnie tak. Nie wiem, co powiedzieć. Dzień dobry generalnie. Co ty zrobiłeś z tym mikrofonem? No co sobie powiem, że mnie przeszkadza, bo tutaj jakbym miał, to by, jak będę coś chciał, to mi ubrudzi brzuch i mikrofon, a tutaj z boku nie. No dobrze. Dzisiaj plan mamy. No na ten, tak się patrzę i kombinuję z tym. No czas najwyższy za naszego forka się zabrać. Jest bardzo świąteczny, zaduszny, wręcz bym powiedział dzień. Do roboty. Zabieramy rury. Forek stoi. A jak ten forek jest mocno jesieniarą? Co jest? Czy jest mocno jesieniarą? Jezu, myślałem, że wieśniarą. No tam iść tak jakiś się na nim nabrał. Forek bardzo dobrze się ostatnio spisał. Ciągnął mi motorek z przyczepką. Lux, wszystko działa. W przyczepce musiałem tylko zrobić europejskie przyłącze. Bardzo chciałem w tym miejscu podziękować mojemu towarzyszowi, sąsiadowi Krzysztofowi, który robi klasyczne samochody i tam ma swój warsztacik koło naszego. A nie jest to Krzysztof Kiwi, tylko Krzysztof z wąsikiem. Bardzo dziękuję panie Krzysztofie, uratował mi pan dzień, bo byłem cały zdołowany, zły. Kawa mi się w ogóle wylała w samochodzie, było dużo sprzątania. Chciałem normalnie, nie wiem, odejść z tego świata. A dzięki wtyczce do przyczepy wszystko zostało naprawione. No i co, bierzemy się, podnosimy tak. Sprzęta. Mamy już trochę sytuację ułatwioną, bo już tam części jednej nie ma. Osłony na turbosprężarkę termicznej nie ma, bo tam chciałem sobie prysnąć cięgło od turbiny, żeby można było dowalić boostu górą, ale dowalenie boostu górą zajmiemy się na hamowni. Bo chciałem teraz założyć ten ultra mega turbo zajebisty 3-calowy wydech i sprawdzić, ile on daje na hamowni. I tutaj, jak go dzisiaj uda nam się założyć całego, to decybelomierzem sprawdzimy, jak on wydaje z siebie dźwięk. To możemy zrobić tak przed i po, co ty na to? Można. A teraz pewnie będzie głośniejszy, coś czuję. Kurde, jest jedna... Myślę, że teraz będzie głośniejszy, a później będzie bardziej basowy. Nie, nagramy chyba od razu po wydechu, bo wiesz co, kotek, bo nagrzeję cały samochód i pojedziemy do tego studzi 2 godziny, a tam przy turbospężarce muszę śrubę wykręcić. No dobra. No generalnie był seryjny, był beznadziejnie cichy, nie było boksera, nie było nic, chodził jak Honda Civic 1.4 okropnie. Jak się ucięło końcowy tłumik, jest pięknie. W trasie może trochę tak za bardzo dudni, a to mi się wydaje, że wystarczyłoby rurę wspawać taką metrową, żeby wyprowadzić to na zewnątrz i byłoby najtańszy, najzajebistszy mod do tego samochodu. A teraz robimy równie tanie, równe dnie, dobrze. TurboWorks wydech. Zemtuning.pl. Powinien założyć ich bluzę. Może tak zrobimy. Gdzieś mam tutaj prezent kolejny od nich. Jest! Seczka otworzona. Furka do góry. To nie jest polonez, więc zaprogi można podnosić. A, pierwszą część roboty zaczniemy tutaj pod maską. Ono tutaj. Od zebrania listków. Myłem go pod maską. Nieważne, ale trzeba liście już zebrać. A i żeby twoja kamera lepiej widziała i moje oko lepiej widziało, sobie wezmiemy lampkę. Jestem i co my mamy za trudne rzeczy? Ty już widzisz, kotku, osłonę termiczną zdjąłem z turbospężarki, bo tu była taka osłona na wydech. No i muszę psiknąć odkutasiaczem te śrubki. Będziemy je odkręcali i to wszystko w dół tam zwalamy. Widzę, że żaden spornik, nic nie jest przykręcone do karoserii, więc szybko pójdzie. O kurde, jak to przeklepane było. Nie wiem, czy to widać będzie. Na kamerze najpierw swoim telefonem nagram, a tu no zdejmę tą rurę, to zobaczymy, jak ona spierdolona, zła i do dupy była. To 17 jakaś? 15. No dawaj, nagraj. 15. Nie wiem czemu za pierwszy raz. A nie, dobra, to jest 14, ten klucz był taki, jak się mieliśmy spieprzony. A nie, dobra, 15 jest. Bo mam jeden klucz taki, że jest podpisany 15, a to jest 14. I na odwrót. Upierdoli się chyba. Nie, coś tam idzie. Z tyłu co to jest? Też 15, dobra, idę po drugi klucz. Nietypowo, myślałem, że japoński wóz to ma 14. Wszystko to jakieś 15. Grzechotą bym tam doszedł. Powiem szczerze, że to jest luk. O, 14. Powiem szczerze, że to jest luks dostęp, nie to co w Audi. Przewaga dzięki technice. Niewygodnej zresztą. Ja się tego uczę. Wstyd się przyznać. Bo jeszcze nigdy w Subaru nic nie robiłem. O, rozporka, fajna sprawa, bo lampkę mogę sobie wsadzić. Dobra, no, poluzowane. To miejsce na ręce ci ucina trochę. To trzeba uciąć ręce. Najlepiej. O kurde, jakie to lekko dokręcone wszystko było, ja to, no bo odkutasz tak dobrze działa, no to z paluszkiem pójdzie, kurde. To jest wóz, nie wiem, 20 lat ma, czy tam 18 i zobacz, kochanie. No fakt, że do niedawno ktoś coś się odkręca, no bo takiego kurwa ulepa paskudnego to wsadził. O, nie wyjmę tej śruby?
Nie, wyjąłem. Dobra. Odkręciłem czwartą nakręteczkę, czy w sumie drugą nakręteczkę, już mi wydechce zleść, czyli wychodzi tylko, że na 4 z 5 było skręcone, bo tu wymacałem, że jeszcze coś tu jest. Chyba, że tu coś brakuje? No coś tutaj... No. Raz, czekaj, to jest raz, dwa, trzy, to jest cztery, ale nie czuję nakrętki, to jest to, co wykręciłem, czyli to już chyba wszystko, bo się przerwa zrobiła. Zaraz zobaczymy, jak to rozegniemy. Paluszkiem coś nie chce iść, sklejone. Nie, schodzi wszystko lekko. Chyba starą uszczelkę założę, bo to nie ma co nowej i tak... Czy jak to wymienimy, to przestanie nam piszczeć? Nie, muszę dorobić takie blachy, powycinać wiertarką, nawierć podkładki i ten tego. Ale zobacz, kotku, mamy to już zdjęte, tutaj część wydechu, więc podnosimy go auto do góry i wydech będzie zdjęty. A jest na tych? Jest. No oczywiście. Olej ma świeży, olej w nim sprawdzamy. Jakoś kurde na jakimś nagraniu sprawdzaliśmy się, przestraszyłem kurde z pół strony, że to olej zażar, ale... Po stosy godzinę jest oleju ponad max. Czyli to nie jest Audi, oleju nie bierze. Nic a nic chyba. Chyba. No to też, na razie jest 2000 km mi zrobimy. Zobaczymy przy dyszce, jak będziemy wymieniać olej. Coś ubyło czy nie ubyło. O kurde, tutaj ten wydech. Tu jeszcze kochanie ten widek piszczał. Zobacz, jak się wytarło. Z mojej strony musi zobaczyć. Tu jakaś spawka była i tutaj chyba nam głównie ten wdech, to nam głównie tarło, piszczało, a nie, że ta blacha, bo my mamy, patrz, jeszcze problem z tym mamy. To lata. To jest takie piszczenie, nie tak? Tak, tak, piszczał na wydech po prostu, bo był tak zdrutowany. A to sobie zaraz naprawimy, albo to wywalimy, bo tu generalnie ciepła nie będzie aż tyle, żeby to miało co chronić. Zwłaszcza, że nową puszkę w dół bardziej puszczę, jak oryginało, tutaj widać grube, tutaj widać cienkie, teraz powtarzać. Kurde, Basia, my jeździliśmy z żadnego tumika, tylko ten tu tłumiczek malutki mieliśmy w tym samochodzie. Dobra, czego nam się tutaj trzyma? Tutaj nam się nie trzyma, tutaj nam się trzyma. O, tylko tą gumkę muszę zdjąć i już zaraz spieprzymy wydech sobie na łeb. Nie, jeszcze coś nam go trzyma? Nie wiem, czy to gdzie, powinien być przekręcany, tu jest łączony w tym miejscu. Mamy sondę lambda, gdzieś tam ją, nie wiem, gdzie się ją odpina. Tam jest gdzieś zapięta, odkręcimy sondę. O, sonda była niedokręcona lambda. Sikamy od tasiaczem ją ściągamy. A i tak ma błąd katalizatora, więc spoko. O, tutaj nakrętek nie było, a bo to jest przyspawane. Dobra, lisim ogonem pójdzie, będzie szybciej. Tego wydechu, kochani, nic nie trzyma. Banalnie prosto się go ściąga, nie ma złącza elastycznego, aż dziwnie. W sumie trzyma mi się tylko na jednym gumowym wieszaczku i mogę go całego wypierdzielić. O, gumka jaka piękna. O, leci mi na buzie. Biegnę słodko tasiaczykiem. Namożę go głębiej trochę. Tylko ten jeden wieszak gumowy nam go trzyma. Jezu, ja myślałem, że to będzie... spadnie. No i spadnie na łeb. Ja myślałem, że to będzie... obniż samochód trochę. Nie, no kurde. Złapiesz to? No oczywiście, przecież to nic nie waży. 10 kilo, może 20. Ale jest długie. No jest długi. Jezu, nie musi być długi. No wiem. Spokój. Mimo tylu lat, zaczekam. Obiecałeś, że dzisiaj będziesz grzeczny na odcinku. Tak. I już zdjęty wydech. O, leci. Ale długi. Oto ją. Nie wiem, czy coś tu będzie widać. Pójdziemy do światła. No już jest ciemno, prawie że na zewnątrz, więc... O, tak! To jest to, co ktoś dorabia, bo to był usuwany z niego katalizator. To było takie przyklepanie, przewężenie. To ma ze 30 mm. Czemu to pokrzywione? No bo żeby się zmieściło, była prosta rura, trzeba ją nagąć na kolanie i się tak widzisz przełamała. Już jest grubo, to już jakaś tam opaska. To nam piszczało, trzeszczało, nowe tak nie będzie. To przyłożymy nowy do tego. Musimy go teraz złączyć jakoś, bo jest... małej rozsypce. Jak nie chcemy tu w garażu dłużej siedzieć, jeszcze jak 5 minut, to mogę tylko przykręcić to i możemy wracać do domu. To jest taka najważniejsza rzecz do turbospężary przykręcana. Tu jeszcze jest jakiś spornik do czegoś. Mam nadzieję, że będę miał go gdzie przykręcić, że tam nic nie jest powycinane. Tu jedna główna sonda lambda, to druga sonda lambda, którą być może programowo wyłączę. No dobra, odpalimy. Dobra, mam propozycję. Z katalizatorem? No kiedyś go sobie tutaj wspawam pod tej, bo mam katalizator gdzieś wiem, tutaj. Tutaj leży. No gdzie? Tu. To nie do niego? No, bo sobie go zaznaczyłem już flomasterkiem, jak będę sobie go ciął. Se model do diesla wziąłem, bo jest tańszy i ma tak jakby komory i bardziej wycisza. Też taki mój sekrecik, zaraz opowiem go, kurde. Pewno firma, która nam to sprzedawała, powie, kupcie, nie wolno tak robić, ale... Kupcie tak robi, bo katalizator z diesla bardziej wycisza. To przyniosę i katalizator i wszystko, ale katalizatora dzisiaj nie montujemy. Ale bardzo ważne. Zobaczymy, jaka jest różnica głośności z katalizatorem bez katalizatora. Dobra. A już się docie z katem. Katalizator od benzyny, no jest droższy i ma wkład taki jakby cały. A katalizator z diesla ma wkładzik mały, przerwę i tu się spręży i tam tego.
Biorę zawsze katalizatory do pojemności, chyba oznaczone jako 1-2 litra. One jakieś 400 koni spokojnie przyjmują. Może i 500 nawet. Idę. No. To chciałem porównać. Co było, a co będzie. O, dobra, źle, bo to jest na wysokości chyba tej flanszy. To jakoś seryjnie by tak szło. Wieszaczek jest. A nie. O, będzie tak. I to, co jest najważniejsze, idzie tak. Nie porysuj go. To jest troszkę zimowy wojownik, więc obawiam się, że się może zarysować. No jak to ci się podoba, Barbaro? Muszę zobaczyć, ile to ma miejsca na katalizator. Do tego katalizator jest średnicy zewnętrznej 110 mm. Wziąłem, żeby się zmieścił do samochodu z silnikiem 1 litr. Stanie z turbosprężareczka. Ładna, biała widzę. O, i na tą szpilkę było nieprzykręcone. Na to. To było przykręcone, nie było. Tam są śruby. Wygląda na ładną. To jest TD04L, bardzo mała turbinka. Ja bym chciał zrobić z niej jakieś 300 koni. A czyli no z takiej jak na hybrydkę sobie przerobię. Taką bardzo delikatną, żeby wstawała trochę lepiej od serii. I żeby chociaż te z 50 koni dawało więcej. Taki mam zamysł na turbosprężarkę numer 1 do tego samochodu. Druga już musi dać więcej mocy. A ta pierwsza takie koło 300 koni to na seryjny silnik, żeby mu krzywdy nie zrobić. Bo to 300 koni to akurat tak, żeby ruszyć w tym po śniegu. Dobra, zmacamy, zobaczymy czy nie ma luzu. O kurde, ale jest wysoko, muszę obniżyć furkę. Tylko mi łbanie urwi. Wiesz co, do tego celu zdejmiałem rękawiczki i łapię zawinniczek. Idealna. Góra, dół, nic. Przód, tył. Nic. Nic, kurwa. A co to lata? A tu uszczelka lata. Uszczelkę na razie dajemy starą, bo to i tak będziemy wszystko zmieniali. Turbinę wyciągali, będziemy wszystko. A jaki dostęp do tych śrub? Kurwa, jak ten samochód jest przemyślany genialnie. Tu masz dwie śruby i raczej to, tą śrubę odkręcasz w turbosprężarkę. Tu masz kolejną śrubę. No kurwa, wszystko jest tak na wierzchu. Obłęd, fura, ja pierdziele. Jeszcze to bym naciągnął, ale to naciągniemy na hamowni, żeby dowalić boostu. Kładziemy nowy dech. Tak mnie jedna rzecz zastanawia, czego ten samochód ma jedną sondę lambda, bo tu mam wejście na jedną. Może to jest sonda do strojenia. Ale mówiłeś, że to jest od 2RX-a wydech, może to tak? Nie, mi się wydaje, że to jest do... No może. Kurde, to jest 2006 rok, to powinien mieć katalizator i sondę przed katalizatorem i za katalizatorem. Błąd mam P420, czyli błąd mam niesprawnego katalizatora. Skąd on wie, że jest niesprawny katalizator? O Jezu, no będę musiał mu to zajrzeć do programowania, do wszystkiego, ale to nie w tym odcinku. Dobra, zakręcamy sobie te rzeczy i kładziemy to na wóz. Została, nie tutaj z lampeczką, tak mnie świeć, kotek. O, najgorsze zadanie teraz. Będę mu teraz poświecić. Na turbinkę świeć. Czekaj, bo to ja mam gimbala w ręku. O Jezus, może zaraz mi pierdzielnie żwury i... A nie, tutaj, to moment. Nie jestem w stanie tutaj... I tam dziurka. Świecić, grać. WRX już ma tą trzęsinę. A to mi będzie para wypasowało. Tu, widzisz? Nie widzę, bo nie wiem gdzie... No tutaj. Nie jestem w stanie świecić i nagrywać. No dobrze, tutaj nam sobie podoginam, pod ten teguję, to nam będzie pasowało. Ale tutaj nam nie będzie pasowało, bo tu jest WRX, a to jest nie WRX. Dobra, wszystko wiem. Nakręteczki łapiemy i sprzęt ogniemy. Przykręcasz? No. Tak w ciemno wiesz gdzie? No pewnie, bo to wszystko widać i przykręcę na więcej śrubek niż było. No to jak widzisz, to super. No i co? Nie będzie tam trzeba drutować nic? Trzeba będzie. Tu chyba trzeba będzie przeciąć tutaj, tutaj troszeczkę kąt zmienić. Zaraz to wszystko zobaczymy. Do tego tu będę chciał odgiąć i wsadzić. Aha, bo to już jedno odgiąłem. Tutaj dołożę jedną śrubę, nie sama nakrętkę, ale też jest na kurs 14. Ładnie idzie, od góry jeszcze mam gdzieś śrubki. Te wspornice sobie później podoginą, że mi to pasuje. Jakie fajne, napis Japan. Gdzie? To jest na tym. Zobaczę na nagraniu. Dobra, że lekko złapię, teraz górę zaraz złapię. Ale super, to jest dostęp tego samochodu po prostu niemożliwie dobry. Ja nawet od dołu jestem w stanie chyba górne śruby przykręcić. Dobra, mocno tego nie dokręcamy. Tu już ściskał szczeleczkę. O, bajka. Dobra, to kręcimy już na gotowo. Mamy tutaj jeszcze te dwie. A nie, te dwie są z mocowania osłony termicznej. O te. Tu je od góry wsadzimy. Dobra, zobaczymy jak to nam ogólnie pasuje. Lub nie pasuje. Tak, tak, no to jest z innego samochodu, kochanie, wydech. Dobra, tu go trzeba będzie obciąć. Całość gdzie go... pokaż, teraz? Tu mu takiego trójkąta natnę i go przyłamię w tym miejscu. Albo gdzieś tutaj, albo tu go utnę na kolanku i go całego przysunę na kolanku, bo widzisz, on w tej chwili w tym forku patrzy nam tu, na podłogę. On mi się wydaje, że powinien tą stroną iść. Zaraz zobaczymy, którą. Bo to jest wydziur, nie z tej budy. O, tu nam też chyba nie będzie pasował, chyba że go odwrotnie damy. O! On tak idzie. O, teraz już będzie pasował.
O. Jakoś tu muszę to wkomponować wszystko. Cipka ze mnie była, ale teraz już sobie zrobiłem wszystko idealnie. Tumik jest tutaj, to jest taka fajna osłona termiczna na niego. To sobie porobiłem wszędzie takie gdzieś tam przerwy, około centymetra, żeby były. Bo fajnie, że ta część się nie rusza, nieruchoma jest Subaru. Dyferek dopiero tam na końcu się rusza, więc tutaj ta odległość nam się nie będzie zmieniała. Tutaj ta odległość też będzie stała. No i co? I musimy teraz ten wydech tak pociąć, żeby nam w to wszedł tutaj. Tyle nam brakuje. No wiesz, jest złącz elastyczny, na siłę to na złącz elastyczny zrobić. Ale sobie tutaj upierdzielimy w tym miejscu i to sobie będziemy całość mogli po prostu przeginać. I sobie wsporniczek wtedy ten dłuższy zrobię. Więc dzisiaj samochodzik będę chciał wypuścić nam z taką częścią układu wydechowego. Zmierzymy jego głośność dalej wtedy i później dołożymy końcowy tłumik i zobaczymy, jak się zmieni z końcowym tłumikiem. A ja spodnie chyba zmienię, bo mam wyjściowe i buty i biorę się za fleksowanie. Odkręcam wydeszek, muszę rozciąć rurę. Tak jak widać, tutaj jedno w drugie nie pasuje, tak jakbym chciał. I sobie tutaj obetnę po prostu i na tym sobie to obrócę. Ewentualnie tam kąt będę mógł zmienić czy coś. Nad kolankiem sobie tnę, więc będzie dużo możliwości. O, profesjonalny sprzęt. Co? Masz profesjonalny sprzęt, generalnie ja się odsunę raczej. A nie, to jeszcze chwila. Muszę sobie zaznaczyć opaską zaciskową równe cięcie. O Jezu, takie gówno to wyrzucam zawsze. O, cymancik muszę założyć, bo to już bym krzywo ciął rurę. Jeszcze przygotowania mamy tego typu. Żebym widział, jak to równo ciąć. Dasz mi śrubokręcik paski. Cięcie ma pamięć, co robię, że zaznaczam. Dobra. O, a bym brzydko uciął, jakbym ciął tak, jak zaznaczyłem. No, generalnie co robimy? Obcinam w tym miejscu ten układ wydechowy. Przykręcam do turbosprężarki całość na gotowo i będziemy sobie celowali. Po prostu w tym miejscu będziemy skręcali wydechem. Czyli metodą prób i błędów. No być może ten odcinek będę musiał tutaj bardziej skrócić, dlatego no teraz chcę to rozciąć, a ta górna część już będzie tak jakby na stałe przykręcona i tylko będziemy przerabiali tą dolną, żeby to lepiej dopasować. To co, dzisiaj robimy tylko górę? Górę, wiesz co, no chcemy, żeby ten samochód się nadawał do jazdy. Czyli będziemy mieli no, kawałek wydechu ze środkową sekcją. Nie będziemy mieli tylko końcowego tłumika. No chyba, że chcemy dłużej zostać, to będziemy mieli środkowy tłumik. Domyślam się. Na raz. Jak zawsze uciekam. Przyciętą rureczkę. Uwaga, gorąco. Nie, nie jest gorąco. Nie. I w środku sobie teraz obrobię. A, masz brudną szybkę. Ale widzę coś jeszcze, coś nie, coś przez nią. W środku sobie tylko to tak opierdzielę i przykręcamy to. Jeszcze łatwiej będzie nam się przykręcało. Obrobione w środku, tutaj nie ma żadnych ostrych rantów, zawężeń ani nic. Przykręcam to na wóz, do turbo. Turbo Boost. Need more boost. O, jak mi teraz ładnie pasuje. Nic o nic się nie opiera, krótka rura nie ciąży. Dobra, kręć. Mierzymy sobie tutaj tego tamtego. Czy dużo tutaj rzeźby będzie wymagało? Bardzo mało. Bardzo mało rzeźby. O, tak by mi bardzo fajnie to pasowało, ale nie pasuje. Od tego co na razie odegnę, a później sobie go dognę. O kurwa, cały silnik podniosłem na górę ze skrzynią biegów. Miałeś dzisiaj się pilnować ze słowami. Dobrze, oczywiście. Tutaj trzeba będzie troszeczkę górę skrócić. Po ostatnim odcinku miałeś tym razem... Tak by było cudownie, pięknie i o Jezu. O Jezu, na długość muszę to skrócić, ale nie muszę. Mogę tamtą sobie tył troszeczkę dopchnąć. Kurde, tak jak teraz by było. Tam muszę uciąć tą flanszę i na nowo pod innym kąt jej dać spawać. O, rewelacja, bo ta flansza nachodzi mi na rurę, więc ja sobie ją utnę i będę mógł sobie ją, wiesz, ustawić pod jakim będę chciał kątem. Bo tutaj kąt z 5 stopni będę musiał zmienić, żeby mi to cudownie idealnie pasowało. Tutaj na przykład widać, jaki jest zmieniony kąt. Możesz pokazać bliżej, że tutaj jest
rura tak jakby jest na równi z tym, a tutaj jest tak. No i właśnie w ten sposób będę chciał obciąć tą flanszę i też tutaj zmienić kąt. Z tamtej strony nie chcę ruszać, bo sobie ją ułożyłem idealnie, że nic mi się o nic nie obija. Teraz jak za mojej pleców zobaczysz, o co chodzi, to będzie widać, że to jest prawie ładnie, a muszę tak jakby wydech cały do tyłu cofnąć pół centymetra. Ja sobie zrobię prostą flanszę, sobie tutaj odetnę i głębiej ją sobie nasadzę. No, nacinam ją dookoła. Tę flanszę będę chciał sobie zbić i w innej pozycji ustawić. Dobra, jeszcze trochę trzeba podciąć. Jak cię? No, stukam sobie, stukam, to już widzisz, taka światełko włączyć. Światełko w tunelu? No, szlama się to robi. No ja sobie to zbiję, rurkę z zewnątrz obgładzę, obszlifuję, flanszę odzyskam. I chcesz całą tą zdjąć, ja? No. Aha, okej. Widzisz, tutaj już. Zaraz to całą. Mam. Oczy chroń, pamiętaj. Jasne. Zamykam jak tnę. No. Dobra. Dziękuję. To ja się odwracam. Prawie. Co? Prawie. Jeszcze tutaj kawałek. Dobra. Flansza odzyskana. To rurę muszę sobie dookoła opierdzielić, wyrównać. I przymierzamy jeszcze raz. Też uciąłem od razu taki plasterek, co widziałeś, tyle taka szczelinka akurat była, to tyle skróciłem całą tę rurę. Teraz na razie ją przymierzamy sobie bez flanszki. Jeszcze chyba będę musiał skrócić? Nie. Będzie dobrze. O. No zakładamy tylko flanszę i obspawywujemy dookoła. Albo jak nie chcę obspawywać, to... O Jezu. To mi przeszkadza, będę musiał w inne miejsce później to poprzeginać. No to kurde, jak kochanie, to będę miał jeden spaw, to będę miał drugi spaw i jedziemy do domu. Dobra. Jak ten? Flanszę, kochanie, odzyskałem. Wszystko ładnie, bardzo wchodzi z luzikiem. Wykorzystuję górne śruby od turbostrzeżarki, żeby tutaj złapać. I będziemy już tutaj punkt podparcia, tak jak to ma być zamontowane. No, wszystko od 100% równo nie musi być, bo są złącze, jest elastyczne, ale będę chciał... O! Ustaje to mimo wszystko idealnie, na ile się da. To jest śrubeczka, idzie się. Podniecie się, bo wszystko idealnie pasuje. Dwa cięcia i... Zaraz zobaczysz, kochanie. Tutaj mocno dokręcę, bo jak będę spawał, to te flansze będzie mi ściągało. Teraz one idealnie jakby do siebie przylegają. Niech tak zostanie. Zapamiętaj, panie. Dobra. Ciach, wali o coś. No tutaj widzisz, jest rura obrobiona. Wszystko ścięte. I tam nam ładnie wchodzi. O, cyk, się osiuje. No i tutaj musimy coś tylko wcelować. I tyle. No i tam będę musiał... I to już się samo trzyma. O, tu jeszcze jedną łapkę sobie może wezmę jakąś. Odosunę sobie trochę może. Kotko jest idealnie, ale zastanawiam się, tu mam 2 cm przerwy, czy nie zrobić tej rury, tak jak mówiłem, bo tutaj mogę ją obciąć na przykład pół centymetra i mi cały wydech wtedy pół centymetra do góry pójdzie. O to chodzi, że nie przywalić na przykład jak, nie wiem, jakieś nierówności będą złączem elastycznym. Bo w tej chwili mamy to tak. O, w tej chwili bym to posłał, byłoby tak. No i tutaj teraz mi wchodzi łapa. Więc mi się wydaje, że tą odległość tutaj mogę śmiało w tym miejscu zmniejszyć. A na przykład
No, żeby była gdzieś staka. Żeby tak zrobić, musimy tutaj troszeczkę upierdzielić i chyba tak zrobię. Mogłem zostawić tak jak było, ale zdecydowałem się, że tutaj centymetr podniesiemy cały układ wydechowy do góry. To sobie oznaczyłem właśnie, ile mam ciąć. Ucinam, obrabiam i tak zostawiam. Bierzemy się wtedy już tylko za spawanie i za furę odpalanie. Zbierzamy. Od góry mamy centymetr obcięty. No i pasuje wszystko znowu idealnie. I przerwę mamy, kochanie, taką. Widzisz tutaj, jak mam bliżej już tego złącza elastycznego? Czy złącze elastyczne tutaj podłogi, zobacz. Tu. Że jest przejście zmniejszone. Obrabiam, obszlifowuję. I bierzemy się za migomatowanie, drutowanie. Czyli coś, co lubisz najbardziej. Tak. Dobra, kupcio druciarzyk będzie mikomacikiem, ja teraz to łapał. Ale już jest wszystko ułożone tak, jak trzeba. To jest idealnie, ładnie, równiutko. Przerwa tutaj jest taka, jak chcieliśmy. Tam nam wszystko ładnie też pasuje. Z wszystkiego jestem bardzo zadowolony. Chciałem, że to właśnie w takiej pozycji wszystko było. To teraz najgorsza robota. No, zamknąć oczy i spawać, i za ojczyznę. Szkoda, że tygiem nie umiem spawać, bo to było luks torpeda. To może najwyższa pora się nauczyć. Kiedy? Nie ma czasu, trzeba wozy robić, kochani. Trzeba czystą mam maskę, żebym widział, co łapię. No to tylko kropkę sobie robię. Przezroczysta to na mało przezroczysta, jest zbyt brudna. No to dobrze, to bardziej przyciemnia. Uwaga, 3, 4, zamykamy oczy. Złapane. Czy co, że już? No. Zobaczcie, czy prosto. Na pewno nie. Czy nic nie zniosło. Nie, no jest. Nie będę taka, no pokaż. Będę ta kropka. Tu. Ale drut. No drut system. Trochę zniosło. Nieważne. Ale to bardzo mało. Dobra. Nie walimy. Jeszcze z drugiej strony kropkę, tam przez flansz kropkę ściągamy. A tak po jednej kropce to spawasz? Nie, 4 kropki robię i później z tamtej strony, z tej strony ściągam i opierdzielę dookoła. No bo jakby ładnie zrobił, to on zabierz do kolegi, co tygiem robił, a wtedy byśmy dzisiaj do domu nie wrócili. Nie musimy. Teraz widzę. Jestem bardzo zadowolony, bo tutaj mam przerwę, tutaj mam przerwę, tutaj mam przerwę. Jak to wiemy, też będę miał tutaj przerwę. Dobra, jak mam twój spawik? Spawik? No tutaj kropkę postawiłem, kochanie, to nie jest tam spawik. No i tam z przodu jeszcze kropki postawiałem, o tutaj tam widać. Ja też się śmieję. Takie tam łobrzyganie. No tak krzywo chyba trochę. Trochę. W sensie tak krzywo to jest spasowane. No troszkę. Aha. Ale przy takiej ślimicy to nie wpływa. Okej. Okay. Połapałem to w paru miejscach, żeby to się nie gieło później, jak się ciągłym spałem będzie obspawywało. Tam więc 6 kropek z tej strony jest, tam też jest 6, więc zdjąć ten odcinek i obspawać. Kwestia, czy my to chcemy robić, czy chcemy to komuś dać. No, jak uważasz? No kurde, jak sami zdrutujemy, to będzie bardziej to chyba cieszyło, niż jak komuś się da, że ładnie tygiem opierdolił, nie? Jak chcesz, żeby wyglądało tak... A to mogę to obspawać, mogę później fleksikiem opierdzielić dookoła. No już, jak sobie życzysz. Dobra, jedziemy dzisiaj tym wozem, zobaczymy, jak to gada, jak to działa. Oj, myślałam, że odpuścisz. Utnę od razu górny, już górny uciąłem, spornik dolny utnę. Po innym miejscu będę musiał go przyspawać, żeby mi to ładnie wszystko pasowało. Opierdalamy to i jedziemy tym samochodem do domu. Tam się tylko wieszak będę musiał tylny obciąć, w innym miejscu wrzucić, żeby to się jakkolwiek tam trzymało. No i tutaj wsporniczek górny sobie obciąłem, mam taki kątowniczek i on będzie gdzieś musiał być tutaj przyspawany, w innym miejscu, troszkę relokację zrobić. Teraz bierzemy się za drutowanie migomatem. Argonik odkręcony. O, będę musiał normalną maskę założyć teraz do spawania. Sobie nic nie widać, ale to sobie lampkę na stół położę. O! Jak w dzień. Mm-hmm. Jedziemy dzisiaj do domu. I do ciebie? Chcesz nam coś pokazać, czy jeszcze nie? No chodź, no zobacz, to drut jak chuj wyszedł. Czy jeszcze nie jesteś gotowy? No pierdolę to, kurwa i... Ej! A, no opierdzielę to szlifiereczką. Dobrze.
Teraz tak zwany spawik pachwinowy, czyli taki przy kącie. Widzisz, jak ja słownictwo znam? No bryzgałem, nas robiłem, bo jak to poprzlifowałem, takie dołki były i teraz sobie dospawałem, żeby sobie to wyszpachlować, że tak powiem, żeby wizualnie to nie kuło. Teraz jeszcze raz to oszlifuję i będzie na wyjściowo. Grubo spawo nawalone. No chyba, że jeszcze jedną warstwę spawo szpachy będę musiał dołalić, ale mi się wydaje, że nie. Jak to idzie, jak to wygląda? No, trzeba to szlifować długo, ale tak nie chcę mi się tego na gładko idealnie szlifować, bo tutaj widzisz, materiał dużo dołożyłem, dużo trzeba wyszlifować, żeby to wyokrąglić. No to i tak będzie bandażek termiczny szedł, więc to wszystko zostało. Naklejka się przykleja i się spali. To najważniejsze, ta flansza, żeby była prosta. Tej flanszy na pewno przy spawaniu nie pokrzywiłem, bo może muszę to oczyścić. Bo dużo kropków takich jakby dawałem, że mi się to nie gięło, że nie chciałem tego przygrzewać w jednym miejscu, więc na początku chyba z 10 kropek tutaj pierdzielnąłem. Trochę wygląda na krzywą, kochanie, chyba? Nie. Albo tak z mojej perspektywy? Z swojej perspektywy. Okej. Okay. Jest dopasowana jedna za drugiej, bo to było, wiesz, skręcone są razem. Dobra, nie kombinujemy. Ja się nie znam. Ja też. Skręcamy to już na samochodzik. I ostatnie nam zostanie. Tutaj wspornik pod to muszę zrobić, do tego. I tam z tyłu przy tylnym środkowym tłumiku. To przymierzaj. Kręcam już na gotowo. Cóż tam się dzieje? Jak jesteś gotowa, też powiem. Pytam się, co tu się dzieje. Tak? Pytam, co tu się dzieje. Już to spornik zrobiłem. Ładnie, zgrabnie wyszedł. Okienko jest takie, zaspawałem sobie tutaj. Jeszcze trzy naciśnięcia. I pokażę, co zrobiłem. Zapraszam na kontrolę. Kontrola jakości. No. Nie założyłam białej rękawiczki. Nie, lepiej a z tej mojej strony zobacz, jak to ładnie się świeci wszystko. No, już idę do twojej strony, zapalimy sobie lampkę. A tu mam. Ciepło. No, to jeszcze świeci na czerwono. Jakbyś gasiła lampkę, byś widziała, że to świeci. No i tu mamy ten wspornik, że się trzymało. I na dzień dzisiejszy zaraz jeszcze pani opowiem, co tu mamy do roboty. Albo nic. Założę chyba krótszy wieszak po prostu już. Ten tutaj. Bo myślałem, że albo go obetnę tego, co tutaj jest w tym zestawie. I go zrobię tak, żeby na to seryjne ucho szedł. Ja może tak zrobię, no jeszcze jedno ostatnie cięcie będzie już. Zgadzasz się na to? Tak, no bo mam wybór. Jak powiem, że nie, to co? No to zobaczymy. Dobra, no, ale tak, tak spoko. Kurde, ciekawe jak on będzie gadał, jak on będzie brzmiał. Sondę lampę jeszcze wkręcimy, o, możemy. Nasmaruję ją od razu. Zatyczkę sobie weźmiemy. Sondę wkręcimy, tylko nie wkręcę sondę, to sobie tutaj posmaruję. O kurde, jak się dymi. Ceramicznym smarem. Idę po smar. Dziurę. Ładny kolor. No, lubię go też. Jak się amerykański? Parallax, Paramax. Trochę musimy ją wykręcić. O, żeby ją trochę wkręcić. Ładny ma sprawny gwint. Chyba tam w Subaru może był, w części Subaru oryginalnej był zepsuty. Bo nie mieliśmy jej dokręconej do końca, tylko była tak. I też mogła powodować hałasy. Zobaczymy. Ale generalnie... Wiadomo, spawy mam straszne, okropne, obrzydliwe. Ale dystans, wszędzie to jest idealnie. O, ktoś tu fleksem naciął, to nie byłem ja. Tutaj łapki wchodzą, tutaj się trzyma, więc ten dystans ci będzie tutaj stały. O Jezu, całym silnikiem, cały silnik podnoszę. Jakie miękkie poduszki masz silnikowe Subaru. Dobra, na tył idziemy. Przykręcamy finalnie, bo tam ten wieszaczek tylko muszę wspawać. I zrobimy już na seryjnych gumach subarowych, to wszystko będzie się trzymało. No ciekawe. No ciekawe, jak to zagada. 3 cale rura, tam nie ma żadnych przewężeń, przegnieceń. Od razu takie wyjście przy turbospężarce, jest takie szerokie na Westgate'a. Ciekawe, jakie moc wyjdzie. Osiągi tego samo odmierzyliśmy, 100-150, bo do 200 to nie wiadomo, czy on by się chciał rozpędzać. Fajnie, te flansze sobie tak podgiąłem wcześniej, jak je skręciłem, że za każdym razem, jak je będę rozkręcał i skręcał, to one idealnie w tej samej pozycji będą się układały. No bo tak
One są też, co się mówię, że nie są idealnie proste. Bo ja je wcześniej mocniej przed spawaniem bardzo skręciłem i one są takie trochę wygięte i jedna na drugą tak nachodzi. Wydech ustawiam centymetr dosłownie wyżej niż tak jakby on miał być. Bo i tak na tej gumce opadnie. Tutaj jest tak jak teraz spawnę, on mi ciutko opadnie i będzie rewelacja. I wal tej ciągłym ogniem. Ostatni spawik na dziś to jest. Szkoda, że tego końcowego tłumiczka tylko nie wsadzimy. Będzie mniej trochę głośno. I tak było głośno, myślę, że będzie głośno. Ale nie będzie na raz tak. Tutaj mamy wspornik, wcześniej nam się tutaj obijało, piszczało takie co cię denerwowało, to było tutaj, w tym miejscu to piszczało, a nie tam. Tamtą rzecz następnym razem naprawimy, czy to mamy wydech, część pierwszą zakończoną. Dobra, przyspawałem ten wieszaczek. Cyk, widzisz? Odkręciłem wydeszek i pół centymetra on nam opadł. Jest tutaj wieszaczek. Oj, troszkę na boczki będzie nam się obijało, bo nie ma jeszcze tutaj tego tyłu i z tyłu nie ma wiszaczków. To może się wstrzymamy. A można tak jeździć. Ja tutaj zaraz blachę wezmę, wygnę i do tego tu przykręcę na jedną śrubkę. To hałasować nam i się mamy denerwować, to bez sensu chyba. Nie. Tu sobie go tylko odpalimy. Dobra, to go odpalamy, bo tu już wiesz, jak jest zarąbiście, działa tak jak powinien działać, kurde. A! Przerwa to jest taka, że aż mi latarka wchodzi z tej strony i z tej strony. Dobrze, kochani. Palimy wóz! Najlepszy moment. Albo najgorszy. Najlepszy. Posprzątam jeszcze te pierdolniczki. I w dół. No. Się nie mogę doczekać. Jeszcze dwie śrubki nam zostały. I ta blaszka. Jestem przy miejscu docelowym. To jest. Dobra, jeszcze troszeczkę go opuszczę. Git. Pamiętam, że na te dwie śruby miałem przykręconą osłonę termiczną. Nie widać. No, będę musiał tam te trzy poluźnić, żeby mi weszło chyba. Tak. Dobra. Muszę poluzować tam te trzy śrubki, to jeszcze go do góry podniosę. I te najpierw będę musiał wsadzić. To je wsadzę od tej strony może. O tak, żeby same wskoczyły. Najgorszy wypadku, czy będzie dał pipa zrzucić i je rozwierć, ale raczej nie. I to jest Subaru, to pewno wszystko sobie od góry odkręcę. I za dym cały czas leci. A, wszystko pasuje, cyk, cyk. Czyli udało się bez problemu. No, blaszkę biorę. To jest blaszkę. Ale osłony termicznie nie zakładamy, bo będziemy chcieli pojechać na hamownię i dwie rzeczy sprawdzimy. Sprawdzimy, co daje nam wydech i zobaczymy, co da nam podkręcenie tego. Około jakieś 3 obroty mogę skrócić cięgło na turbospężarce tutaj. O, tu. Mhm. No, chciałem powiedzieć, że paluszkę nie słyniłeś, ale już teraz widziałam. No. Kurde, wszystko zajebiście pasuje. I tutaj, tam na dole mamy pewną zawiesienie na jakąś sondę szerokopasmową, jakbym se stroił na przykład. Także nie będę musiał gdzieś tam w końcowy tłumik wsadzać, tylko sobie w downpipe'a wkręcę i wiesz, wolne obroty będzie można regulować, wszystko super, mega, ultra turbo, okropnie, precyzyjnie robić. No co, tutaj już wszystko dokręcone, wszystkie 5, a były na początku 4. Palimy wóz. No to pal wóz, ja idę do tyłu. Na przykład tak. Bo jak coś się zepsuło, to będzie na ciebie. A co? Jak coś nie będzie działać, będzie na pewno coś rzęzić. Gotowa? Tak jest. Kurde. Ładne, ciepłe brzmienie, aż otworzę bagażnik ten. Wiesz co, Subaru ma strasznie malusieńką turbosprężarkę i... Ona tak wycisza ten samochód, dlatego to jest rura 3 cale, tłumiczek taki przelotowy z bardzo cienką ścianką i cały ten samochód teraz głośno nie chodzi. Jest głośno. Tak? No dojdzie katalizator, będzie ciszej, no i dojdzie to, będzie jeszcze ciszej. O kurde! To jestem w stanie teraz to przyłożyć? Rozgrzejemy go, to dopiero dam mu po garach, ale fajnie jest, nie? Spoko. Jest Subaru. Bar. Wiadomo. Do domu. Wiadomo, do domu. A, myślałem, że on do domu już. Do domu, ale nie gniew chyba. Następnym razem. Tak? Jak go dokończymy, no. Pomyślimy. Dobra. Oj, tutaj, żeby... Oj, dużo tutaj będę miał rzeźby, to, żeby to wsadzić.
wiesz, jak będę musiał inaczej wspawać. No fakt, że to jest z WRX-a. A zobacz, jak koni idealnie mija dyfer. Bałem się, czytałem gdzieś na jakimś forum, że ten wydech, fakt, że do WRX-a jak się wsadzasz, jest bardzo blisko dyfra, a w Foresterze ten początek tak zrobiłem, że mamy dużą odległość od dyfra, więc fajnie będzie. Czyli tu sobie go zrobię, tak? Tak? O, będę musiał tutaj wstawkę z 10 cm zrobić, bo będę chciał, żeby on był trochę wysunięty, ten wydeszek. No, ale to sobie zrobimy chyba w drugim odcinku na dzisiaj. Tak, no to taki niesmak część będzie. Pierwszą, część pierwszą, ale właśnie o to chodzi. Musimy. Dobra, druga będzie i hamownia, i tak, akustyka. Druga i będzie na pewno ciekawsza. Dobrze. To żegnamy się, dobranocka. Pa, pa. Pa, pa.